Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz. Chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób można tworzyć podcasty, czyli takie nagrywane filmiki krótkie z nałożonym tekstem w systemie Linux. Zapewne zapytacie się, dlaczego w systemie Linux? Przecież wszyscy używają Windowsów. Otóż bardzo prosto. Moim zdaniem Linux jest lepszy od Windows. Dużo lepszy. I co ważne, jest dostępny dla wszystkich. Każdy może go mieć. Dlatego ja moją pracę wykonuję w tym systemie i to, co będę Wam pokazywał, właśnie będzie w Linuxie. No dobrze, zatem będziemy tworzyć podcast. Cóż jest nam do tego potrzebne? Przede wszystkim potrzebujemy program graficzny, taki, w którym będziemy rysować. Ja wśród moich programów graficznych, których w Linuxie jest bardzo, bardzo dużo, wybrałem dla Państwa taki program, który nazywa się Pinta. To wolne i otwarte oprogramowanie, każdy może go używać. Bardzo fajne, dosyć proste zresztą, jak zobaczycie. Tutaj mamy kawałek karteczki, na której będziemy pisać i rysować. Tutaj mamy kolory, a tutaj mamy funkcje. No dobrze, ale oprócz tego potrzebujemy jeszcze nagrać nasz głos. Więc do tego celu użyjemy programu, który już w tej chwili wykorzystuję, aby w ogóle nagrać ten filmik, który właśnie jest swego rodzaju podcastem. To taka ciekawostka. Podcast w podcaście. Będziemy tak jak lustro przy lustrze. Spróbujcie kiedyś stanąć sobie między dwoma lustrami i zobaczcie, co się wtedy będzie działo. Dobrze. Zatem Multimedia Kazam Screencaster. To jest program, który służy do nagrywania tego, co widzimy i tego, co słyszymy. Ponieważ my nie będziemy chcieli nagrywać całego obrazu, a tylko jego część, więc musimy sobie wybrać rekord region. To jest taka funkcja, która pozwala zaznaczyć obszar, który chcemy nagrywać. O, proszę bardzo, no tu sobie przesuniemy i zaznaczymy tak, aby był nasz obszar, który rysujemy w Pincie, w programie graficznym. O, kiedy mamy już zaznaczony nasz obszar, naciskamy Enter. No i cóż, i w tej chwili weźmiemy przycisk Nagrywaj i zacznie nam się nagrywać nasz podcast. Aby nagrywać podcast, ważne jest, żeby mieć dobre urządzenie do poruszania się kursorem myszki. Ja w tym celu wykorzystuję zwykły tablet bambu, najprostszy, najtańszy z możliwych. No dobrze, zatem naciskam nagrywaj i za 5 sekund zaczniemy nagrywać nasz podcast. Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz. To jest mój pierwszy testowy podcast, w którym chciałbym powiedzieć o tym, jak policzyć obwód prostokątu. Cóż najpierw? Najpierw musimy mieć nasz prostokąt. Zatem namalujmy sobie nasz prostokąt. O, oto nasz prostokąt. Nasz prostokąt posiada cztery boki. Zaznaczymy kolorem zielonym. Bok A. I tutaj również jest bok A, to są tej samej długości boki. Oraz kolorem czerwonym zaznaczymy sobie nasz bok B, jeden i drugi, również są te same. Zatem, cóż my tutaj mamy? Możemy zapisać działanie. A, dodać A, dodać B, dodać B. Równa się. I czemuż to nam się równa? Nasze A plus A możemy zapisać jako 2A. Dodać 2B. W ten sposób mamy policzony obwód prostokąta. O! I tutaj, w tej chwili, ja zakończyłem nagrywać mój podcast, mogę go zapisać do użycia dalej w katalogu podcasty. Zapiszę sobie plik, który będzie się nazywał podcast prostokąt. O, w ten sposób mamy go zapisanego. Możemy sobie zakończyć nasze nagrywanie podcastu. A w tej chwili ja zakończę całość nagrywania tak, że
po prostu już musimy się pożegnać. Mam nadzieję jednak, że ten mój krótki podcast jest dla Was takim pokazowym. Zobaczycie, że można i jak to się robi w Linuxie. Jeszcze raz podkreślam, Linux jest dla wszystkich, każdy może go mieć i każdy może go używać. Dziękuję i do zobaczenia w internecie.